Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Joszelka, Ren i Bertbert. Hello! Hey, i moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, wrócił z wakacji, tak jest, i dzisiaj jest poniedziałek, najbardziej przerąbany dzień. Dobra, English or Spanish. Musimy się dostać na face to face. Powodzenia, słuchajcie. Berber, serio? Powodzenia. Serio, powiedziałem English or Spanish i wszyscy pojechaliście, ale nie jesteście. Słyszałam. Ale nie jest nie wszystko jasne. Wow! Co to jest? No bo tu jest zakorkowana autostrada. Ale czym? Czemu tutaj no czerwobogie jadą? Bo to jest poniedziałek, poniedziałek garfieldowy, czy Berber, czy no poniedziałek w sumie tak bo wygląda. Wybuchło mi to, no. Tam pink jak ej, no, no. Halo! Ogólnie ja już jestem. Ej, w ogóle właśnie. To są te nowe auta. Mam teraz pipistrello. Pipistrello? Wiedzieć. Pipistrello. Mam pipistrello i ogólnie tutaj uważajcie, bo jeździ pociąg! Widzę. Japonk? Prawie się z nim pocałowałeś. Wiem. Takiego cmoka Berber, uważaj na pociąga. Berber, masz pociąg? Tak się nie lubisz pociągi? Bardzo umarłem. O, wylądowałem na nim. Ty no, zabieramy z powrotem. No, ale niespokojnie, spokojnie, nic się nie stanie. O, Bertbert został tam z tyłu? Co? Ojejku. Z tyłu, a ja, to strasznie ciasno jest. No, zostawiliście mnie samego, no. Pokój, wsiadamy. No, ciebie. Idziemy. Wow. Cześć, Bertbert. O nie, nie. Wybiłem się na Pawle. To nie odcinek dmuchania. To nie odcinek dmuchania, pamiętaj. Zostaw go. Dobra, dobra. Wybiłem się na Pawle. Reberber, gdzie ty jedziesz? Reberber? Nie w tą stronę. Reberber brzmi jak Berber, ale taki... Reberber. 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 Dobra, dobra, ciśniemy. Reberber. Ledwo człowiek wraca, już się znęcają nad nim. Fajnie. Przepraszam. Ze mną cały czas stary. Myślałeś, że wygrasz? Nie ma zapraszam szans, się. Żebyś to wygrał. Nie ma szans. Nie ma szans. No takie fajne, ej, fajna taka mapa. Muszę to jeszcze przeskoczyć. Ej, czekaj chwilę, co tu się dzieje? Co się dzieje? No co się dzieje? Co nam się zadziało? Co wy tam robicie? Co robicie? Typowy poniedziałek oczywiście. Lepiej żebyś nie wiedział, bo to jest ciężki temat. Nie ma. Uber ma kniubę. Podwójnie Berber został skasowany. Wychodzę z tej gry. Dobrze się wybiłem na Joszelce. No, no to tak. O, teraz jadę po suficie. A jednak... Dobra, jednak myślałem, że tutaj nie będzie można nigdzie wyskoczyć, nic się nie stanie, ale okazuje się, że jednak. Jednak się da się. Jeśli się da. Da. No. Ale fajna mapka. O, niobe. Tak. Niobe. BMW. Tak o, jest. Berber będzie jechał w swoim ulubionym. Taak. Myślę, że tak. Ajajaj, metalowa, czyli... metalowy supek. I czekaj, gdzie tu... O nie! O stary. Ale tu się nie da nigdzie wypaść, to tak trochę dziwnie. Wiem, ale... A, da się wybuchnąć. Przy... Da się wybuchnąć, nie? Da się wybuchnąć, więc jak podskoczysz, wyrąbiesz się, to niestety, ale będzie problem. Ja słyszę pociąg, który gdzieś tam ciśnie za mną, gdzieś... No dobra, okej. Okay. Dziom! Blisko było. Tak, i pozostaje tylko znęcanie się nad Berbertem. Chodź, Berbercie, ja cię przywołuję. Co wy tam macie? Zaklęcie spela. Spel przywołujący mam to. O nie. Gdzie jest Berber? Go, 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 ciśniemy. Też mi zrobiłeś krzyż. Dobra, ja tu ich blokuję, nie pojadą. Nie pojadą. Nie pojedziesz, dawaj, blokujemy teraz Pawła. Teraz Pawła blokujemy. Dawaj, Pawła blokujemy. Dobra. Przejechałem, bo jestem większa masa. Bardzo zdesperowany, aby żeby tutaj być na pierwszym miejscu. Co ten Berber? Powoli, powoli, ale być czemu na pierwszym. Czemu się wracasz do nas? Czemu tak bardzo chcesz, ale... Dobry, się wraca do nas? Już nie, już nie, już nie. O, ogólnie mamy teraz Yosemite. Yosemite 1500. A, dawaj go! A. Nie zdążyłam. O, za wcześnie wyskoczyliście, muszę wam powiedzieć. Czekaj, ja trochę się zapomniałem. Dawaj szybciutko. Czyli same nowe autka, tak jakby z DLC. Tak, dokładnie, bo to jest nowy, i sprawdzamy na face to face. To żeś musiał nieźle wyszukać. Musiał długo dobrze. Szukałem. Znaczy nie, to powiem z nowszych w sumie właściwie, więc długo nie szukałem, dał ale... najnowsze i... Tak, no dobra. Ach, wiedziałem, że się złapiesz na słupek. Mój
poczekaj. Ej, co jest grane? Ty się teleportowałeś mnie. Ja się teleportowałem. Nara. Face to face, to face to face. Ała, jeszcze taka wybuchła. Jadę teraz, was zniszczę moim potężnym pojazdem. Co to za mijanka była? Przepraszam bardzo. Po to mi Bozia dała kierownicę, żebym mnie skręcał. To się może, wiesz, z bólu za chwilę. No, szczególnie gdy zjem zupę ogórkową, to mnie skręca. Nie, o, właśnie mnie skręca. Chciałbym wymienić jakieś porobione te Josemita, ja mam takie zwykłe. No bo to tak bo nie nagrywałeś z nami. Tam jest i stój. A masz. Nie nagrywałeś z nami, gdy je tuningowaliśmy, panie Berber. Co robisz? Niech cię pociąg trzaśnie. O nie. Ja pom. Au. Go. Gdzie jest Ren w ogóle? Się mignął. Nie, w sensie go nie mam. Tu jestem. Ominął mnie Ren wcześniej. O Ren, tam jest pociąg, chodź na pociąg, spróbuj. Go, jazda! Zatrzymasz go czy nie? Dobra, spróbuję. No nie. Ja się nie bawię. Dlaczego? Teraz ty spróbuj. Ren, nie! No bo już teraz jechał motor. Co ty stary chcesz ode mnie, jak mnie pociąg wybuchnął? Czekaj. Pyk. Poczekaj, nie przejechałem. Widzę. Widziałeś? Tak, tylko to ja mogę. I co jest dobra, czym wy tam będziecie teraz jechali? No czekaj, Ren, nie pchaj się! Z małym. Zmieścisz się razem, obok. Zmieścimy się z boku. Chyba się jednak nie zmieściłeś. Jednak chyba nie wyszło. Dobra, już jadę. Specjalnie cię... Berber, byłeś niechcącą ofiarą. Czy przejeżdżał? Tak, no chyba pod moimi kołami wpadł jeszcze pod twoje. No? No Berber, ty... Berber no, chyba lubi. Nie czuję cię pod kołami. Lubi, oczywiście, że lubi, no. Gdzie ty jest? Gdzie on jest? O, dopiero teraz się zrespi... Respi się, wyczekiwał. Dawaj Berber, będę cię eskortował. O! Wpadł prosto pod... Nie, no dobra. Lecimy, czekaj. Nie wybuchłeś też, kurde, to jest... Dobra, chodź, idziemy, karetkę masz. Aha! Dawaj Berber, tylko mi dotknęła. Pociąg! Przesuń! Wybuchnij go! Wybuchnij! Tu jest! No halo! Pociąg mnie zabiera! Ej, no czemu wy nie wybuchacie, jak ja wami wybucham? Co jest? No nie, zostaw mnie! Ja też wybuchłem. Nie musisz, nie puszczę cię. Muszę! Dobra, go! Przesuńcie się! Berber, chociaż masz kask. No Joszelka, no nie taranuj tak, weź się odwróć, no. Właśnie, tunel życia poproszę. Tunel życia ma być. Korytarz życia. Zrób miejsce. Nie, w tą stronę, tyłem Space. Nie mogę, normalnie. Ja sobie was ile na 200 razy jest szansa, że można ją przeskoczyć, ale to... Berber, co się tam wciska. Ja nie mogę, normalnie. No, daj nam przejechać. Berber, nie puszczę cię teraz. No bo ginę. No way. Berbert. Ostatnie sekundy. Ja się nawet w nią nie przepcham jej, ona jest zbyt masywna. No jedźżesz, Joszel. No przecież. Nie mogę ci dać. Ja wiedziałam, co chcesz zrobić. Dobra. Nie przejedzie. Ojej, chyba spadłem na niespodywalnej mapie. Ej, ona się zrespiła. Co? A no tak, bo tu można było łatwo spać, bo wszyscy widzieli. Tak, wszystko, tak. Tylko teraz gra normalnie. Zaczęła mrugać, jakby nie wzięła rano rutinu skorbinka i... No. Była jakaś niewyraźna. Teraz gra nie próbuje robić bambuko. Dobra, o, z drogi stary. Korytarz życia. Jedziemy, korytarz życia. No nie wepcham się. To jest bez szans. Ty też, Berber? To jest super zabawa. Nie wiesz. Ale Berber w ogóle się respi, bo ma motocykl. Tak, mam większy pojazd. Macie karetek, to chyba wiecie co macie? Dobra, go! Macie bombę na kółkach. Dobra, Ren, dwóch na raz nie ściągnie. O, jest! Berber, dzięki! Chyba, że się zrespi zaraz. Nie, już czekaj. Ale ona ci dotknęła i czemu nie wybuchłeś? Ale zmiażdżyło mi trochę tu. Prawda mi tu zmiażdżyło, ale jest ogólnie dobrze, nie? Dobra, na to. Ja się wklepałem w taki zakamarek, to wiesz, też dam radę.
To ty tamten? Co? Zakamarek? Tak, tak, zakamarek uciekłem i ona nie jest aż tak wykręcalna. No nie jestem. Ja to jestem paramedik. Jadę wam z pomocą. O nie. O nie. Myślałem, że już gorzej będzie być nie może. Będzie ciężko. Gorzej ale będzie może. A to proszę. No bo ja jestem bardzo szybki zawsze. Wróć tu. Nie. Ale ona teraz będzie miała paramedika, także gides. A no tak, okej. Okay. O nie. Paruwa! Jak się rozbiłem normalnie. Mój zderzak! Go, 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 J. Joe! Zderzak! Odsuń się od mojego panto, kobieto. To było moje panto. Skonfiskowałeś. Ja mam czarne panto, to jest taki mini Batmobil. Co? Dobra, nieważne, okej. Bo mam, zobacz, to wygląda jak Batmobil. Mówi się ciemne, a nie tak. Ciemne, to może być, wiesz co? Teraz możesz ty się respić. Oko, oko. Teraz ty się możesz respić. Telewizja sugeruje ci, żebyś się nad nami zemstał. Co? Podobało się? Przeze mnie, przez sensie. Aha. No bo ja brugałem, byłem jeszcze przed rutino z Korwinem, jeszcze nie wziąłem. Nie, nie jesteś świadomy, rozumiem. Nie miałem fuksa. Wow. Dobrze, nie spadł. Siema. Chciałem cię nabrać i tak cię nabrałem, że się nie nabrałeś. Dajcie mi coś super wypasionego. Ja zawsze wybuchałem. Właśnie nie wiem. A może ja, może mam pancerniaka. Berber czernobogiem jechał i ten? Właśnie, podotykał mnie. W ogóle chciałem go, wiesz, oszukać trochę. Jechałem bardzo do prawej i myślałem, że skręci we mnie. I potem w ostatniej chwili odbiłem w lewo, nie? Wow! Pipistrello! I powiem ci, że się nie dał nabrać. Uwaga na pociąg, znaczy nieważne. Pociąciał. Jak chcę na pociąg. Idź pan! O, rozbił się. Ej, muszę zobaczyć, czy da się radę jechać po ścianie. O, no, Joszelka! No, Paweł! Chyba masz takie niewybuchające. A jednak się pomyliłem. Wszystko pod kontrolą. O. Wszystko jest git. Tak, pipistrello robi robotę. Dobra, jadę z pierwszej kamery. Dobra, żartowałem. Co? Ta pierwsza kamera w Czernobogu jest bardzo... Okej. Okay. Dobrze. Niech tak będzie. To był żart. Nie da się po suficie jeździć, jeszcze nie potrafię. Jeszcze? Chodź tu, Paweł. Nigdzie, sztuka do opanowania. Chodź, dawaj. Trochę tak. Face to face z Czernobogiem? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ojojojo. No minęłaś. Co? Minęłaś się z powołaniem. Trochę tak. Dokładnie, co? Miałeś wybuchnąć. Ogólnie chyba rozpad pociągów się skończył, mam wrażenie, albo po prostu ja się mijam z nimi. O, jest. Ja widzę swoją karetkę. Nie dogonicie mnie, nie. Widzę swoją karetkę. Oho. Byś się zdziwił, że cię nie dogonimy. Ale ja nie. Kulturka prawym pasem, proszę mnie prześledzić. No nie ma nie, dwóch nie pasów, nie jestem szeryfem lewego pasa. Nie mam migaczy. Jesteś. Pyk. Proszę bardzo. To ja już jak nie. Bez migaczy, nie miałem migaczy, nie mogłem cię wymijać. Mówią, przywalam w sufit, nic mi nie jest, nie? Co jest grane? Bo to już gorzej być nie może, nie? No tak, w sumie racja. Dobra. Go, 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 pełna peta. Pełna peta. Tak jest, dokładnie. Na Berbertem. Fokus Berber, no? Mówiłeś, co? Nie, mówiłem nad Berbertem, przyleciałem. To czemu wy nie spadacie, ja zawsze spadałem z tego motocykla. Bo ja mam rękawice, a na rękawicach mam naklejone kropelkę. No na pewno! Chciałem już chciałem, mówię! Już cię zaraz macnę! Nie ma problemu. Został moje panto! Pełna zgoda. Bebek ci trochę nawrócił. Do tyłu poszło mu trochę. O, chyba uleciał, znaczy tak. Ulało. Ulało mu się? Co? Zostawić moje panto. Przez co jest grane? Dobra, idę pierwszą przemoc nieść. Dobra. Pierwsza przemoc, ale jesteś karetka. Nie. Znowu? Nie. Znowu? Nie. Hejo! Hejo! Nabieram Nabiorę cię. Właśnie tam. Nie, ja jadę. Spoko, luz, zostaw mnie. Daj spokój. Ja cię nie krzywdziłem tyle.
Niby nie, ale muszę mieć pierwsze miejsce, stary, odzyskać. Wow, jak Joshu wystrzelił. Dobrze. Paramedic, paramedic, paramedic. Keep your distance. Keep your distance. Tak jest. Tam uwaga, keep your distance, man. I woman. Właśnie, woman. Woman. Ty. Czekaj. No nie, luz, miniemy się. Pociąg. No słyszę, że pociąg jedzie, ale nie wiem skąd. Chciałem na nim wylądować, ale nie dałem rady. Oho. I teraz dobra, czy ja zdążę szybko dojechać, zmienić auto i pojechać, tak żeby jeszcze się minąć, albo wskoczyć? Co robicie? Pociąg. Berbert, nie minąłeś się z pociągiem? Kurde, minąłem się, ale mnie uderzył lekko i eksplodowałem po prostu, no co jest? Nie była ta strona, że minąłeś. Oho, oho. Ale jestem zmiażdżony. O, dobra, zablokujemy nie, go. Nie, nie blokujcie mnie tu! Nie przejedzie. Jedziesz! Nie, zostaw. Nie przejedzie. On chyba środkiem. Pięknie. Testuj się! Stary, nie mogę! Ja się tu czaiłem. Jak on wygląda w ogóle? Widziałeś jak wygląda mój ambulans, stary? No, ambulans to wiesz, to tak no... To jest inna sprawa, to jest auto robocze. Auto robocze wiedzie wszędzie. Chciałem być sprytny, jechałem chwilę przed pociągiem, ale Berbert jak wykurzył we mnie i potem w pociąg, okay. To już było... wybuchowo. Chciałeś być sprytny, ale wyszło, że byłeś niepełno... Nie... sprytny aha. W tym przypadku? Na pewno. Tak to tłumaczyć? Twoja logika podpowiada ci, że lubisz jeździć nie. Lewą stroną. Dobra, to chyba tak, miał prawo jazdy, to jeździł lewą pasem. Normalne po prostu, zwykłe logiczne rozumowanie. Weź, Bert. Ja nie. Ej, no co jest? Ty normalnie przyjeżdżasz po mnie. Pode mną w sensie. Prawie, że eksploduje. O, będzie teraz przestań. Zabawa. Teraz będzie. Zostaw dziadu jeden. Patrek, będzie zabawa. Jak sobie staniemy jeszcze la po środku, zostań, bo tam oni mają wysuniemy stopki. Jak się to wysuwało? Ej, no. Stop! To mnie ciśnie cały czas. No właśnie, to słyszałem. Dobrze, bardzo dobrze. Utknąłem! Nie, wolę jednak jechać, bo to większy impet. Nie mogę. O. Ty! Ej, no, zmieszczę się tu. Czekaj. Merber, co ty mi zrobiłeś? Nie zmieszczę się tu. Wiem, przedtem tak Paweł porobiłem na Czarnobogu. Chciałem i ciebie. Dobra, jest. Nie, no stary. To rywalizacja. Nie, on mnie od drzewo zablokował, nie byłem w stanie wjechać. Na szczęście. Ej, co wy mi zrobiliście? Ej, kup. A mój co się stało? Nie mogę się ruszać. Czekaj! O, dobra, dzięki. Ja nie mogę się ruszać. Przesuń, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Yoshi, nie rób tego, nie rób tego, nie klikaj. Ale nie mogę się ruszyć. Zablokowałeś mi ścianę. Dobra, ciśniemy. Go, G.I. Joe, jasne. Zatrzymajcie Pawła, zatrzymajcie Pawła. Jest przede mną. Dosłownie ocal. Kilka stóp. Kilka stóp i cali przede mną. Nie, na pewno to nie ja. Jedzie pierwszy, Yosemite z dziwnym spoilerem. Weźcie go i zjedźcie. Zjedźcie go. Jego! Nie, no jeszcze mu pomogłem. Nie. Będziesz pierwszy. Jeszcze mu pomogłem, nie. Co ty robisz, Berber? Czemu próbujesz mi jechać? Nie cisz się. Próbuję cię zatrzymać. Zatrzymaj motocyklem. Przesuń się, Berber, przesuń się! Ale jak to? Ja nie będę mieć czasu, żeby kończyć! Ale jeszcze nie koniec! To nowy się powoli kończy, więc musimy jak najszybciej dojechać. A jeszcze jest... Nie, jeszcze... Tutaj jest meta, na powrocie. Przesuń się! My tu się ciśniemy po pierwsze miejsce! Chłopie! Tak jest! Co ty robisz? Tak jest! Nie! Masz! Oszukista! Oszuście jeden! Cóż za potęga! Porobiłem go! A nie! Chciałem mnie skrzywdził! Jeden jeszcze zawracam, cały czas zawracam! Ja, ale go porobiłem! Zatrzymajcie Rena! Nie ma go jak zatrzymać ty! Muszoka, zatrzymaj Rena! Stój tu! Zaraz zrobię! Trzymaj go! Jak będzie jechał? Czemu będzie jechał? Na
nadzieję, że teraz będzie. Oby czymś śmiesznym. Benefactor Panto! Oh yeah! Mini Batmobil! Dawaj, Berber, dwie. Tak? Śledź. Czy waliłem Berberta? Tak. Nie, nie. Ktoś tak bardzo Rena zatrzymał. Zatrzymaj go tam, Joszelka, bo on skończy wyścig. Ale to, że on skończy, to mi to tam tum paloczki. No nie, ten Batman za mną mnie boli. Dawaj, Bertman, szybko. Bertman. Chcesz, żeby Paweł wygrał, który cię dręczył tutaj? Mówię ci. Berber, dam ci batonika, obiecuję. No. Dobra! Jest przestrzeń. Jeszcze kawałek mi został. Już dojeżdżam. Gdzie? Nie, Joszelka, nie! Gdzie? Ooo! Przeleciałeś to. Bertman przeleciał przede mną. I koniec! Nie! Wow! Zwycięstwo. No stary! Dobrze, dawaj go tam na start go dawaj! Ej, pomóżcie mu, dobra, już okej. Okay. Pomóżcie, sam sobie nie umiesz poradzić. No bo Berber mi stanął w moją auto i tak wyszło. Ej, ale dobra. Uważaj na swój. Bo jadę. I meta. O nie, mam 28 sekund. Zostało wam 28 sekund życia. A nawet 23. Nie ma. Bardzo ciekawa mapka, podobała mi się. Też bardzo podoba. Taka wypasiona, inna, no nie? Inna niż wszystkie. Coś świeżego, coś nowego? Tak. Dla każdego. Ja nie dojadę. Na tej BM-ce jestem. Ojej, ja chyba nie dojadę. Jeszcze kawałek mi został. 4. No. 3. No nie dojadę. Minimalnie. Nie dojadę. Ale skończyłem pierwszy. Skończyłem pierwszy, Ren drugi i tym symbolicznym akcentem kończymy. Ja wiem, że z matematyki to ty byłeś cienki Bolek. No i widać jakiś siebie cienki Bolek. Na razie, patrz tu co widać. Zwycięzca.